W godzinach od 10 do 15 na niektórych ulicach zmiana zostanie organizacja ruchu. Ulica Dąbrowskiego, gdzie zlokalizowany będzie start i metabiegu, od 11 do 14.45 będzie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Okrzei do skrzyżowania z 1 maja. Wyłączone całkowicie z ruchu zostaną również ulice Wąska, Zielona, Harcerska, Promienna, Jasna, Targowa i Kujawska. Ruch jednokierunkowy w godzinach od 12 do 14.30 wprowadzony zostanie na ulicę. Dąbrowskiego na odcinku od Placu Wolności do 1 Maja, Kępinówka na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Grotaroweckiego, Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słonecznej do Kępinówki, Słoneczna na odcinku od ulicy Kujawskiej do ulicy Sienkiewicza, Olsztyńska na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Wielkopolskiej oraz Okrzei na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do Staszica. Na czas wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Olsztyńskiej wyznaczone zostanie objazd ulicami Osztyńska, Mazowiecka, Słoneczna, Sienkiewicza. W tym samym przypadku na ulicy Sienkiewicza wyznaczony zostanie objazd ulicami Sienkiewicza, Kępinówka, Czyżewskiego, Wschodnia. Z kolei na ulicy Staszica na odcinku od wjazdu na boiska treningowe GKS-u do ulicy Promiennej wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Ruchem będą kierować osoby uprawnione. W związku z poruszaniem się po trasie zawodników organizatorzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przy Przekraczanie ulic w miejscach wyznaczonych przy pomocy służby, organizatorów i wolontariuszy.